Hello wszystkim. O, chwila, mikrofonu nie ten. O kurde. Okej. Tak o. Co się patrzysz, Reksiu? Spokój. Tak więc no. Hello wszystkim z tej strony PG, a to jest kolejny odcinek krapowatych gier.exe. Jak widzicie, moja maszyna jest. Wirtualna maszyna jest gotowa, nawet sobie tapetę dałem, bo niektórzy się skarżyli, że nie mam tapety domyślnej. Tak więc już nie macie o co się skarżyć, bo mam tapetę. Tak więc no, po tytule pewnie wiecie, w co będziemy grać, ale trzeba zrobić jakiś fajny wstęp. Kurde, ty masz być tu. Ty masz być tu. No, Tetrisa na pulpicie zawsze można zrobić. Tak więc no, dziś będziemy grać w gry EXE. Nie dwie. Nie trzy. 8 byczyz będziemy ogrywać gier EXE. Tak więc no. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to ten. Czemu mi ta wirtualna maszyna tak laguje trochę? Ale hej, technologia, co zrobisz? Tak więc no. Myślę, że jeżeli chodzi o kolejność, to będzie to. Zaczniemy od Luna Game z 1, 2, 3 i 4. Potem zrobimy 0, 0 replay. A, jeszcze tu replaye są, no tak. Ale ze mnie głupek. Dobra, no to w takim razie 1, 2, 3, 4, 4 replay. 0, 0 replay i end. Dlaczego? Ponieważ mogę. No i przy okazji też pliki, które pobrałem w zipie, no nie? To 0 i 4 chyba razem się działo. Nie, 0 i end razem się działo, więc myślę, że to są tak jakby. Jeden to jest sequel, prequel, a drugi to sequel, sequel. Tak więc no. Nie mogę się doczekać, kiedy coś się zrąbie. Tak więc let's go. Zaczynamy od pierwszej Luny Game. My Little Pony. Rodacy do broni. Zobaczymy, czy OBS to podłapie. O, coś się dzieje. A? O mój Boże! Jeżeli kurde nie będziesz działać, to przysięgam, staniesz w pierdol. Działa! Nareszcie! Mogę grać w pieprzone gry o kucykach! EXE! Jest! Łazić z drogi! Skurwysyny! Zarąbiste sterowanie! I klocki! Spierdalaj! No, dobra. Tak więc skoro wszystko działa, to wszystko jest git. Wypierniczaj! Myślałem, że będę dobrze się bawił, a tu już jakaś debilka wyskakuje mi z mordą. Ale Ctrl Alt Delete pokona każdego. Sorry za earrape jak na razie, ale. Start Task Manager, poproszę. Przestań mi tu orgazmić, idiotko. Nie, muszę chyba ten. O, end now. Czy to jest ten element gameplayu? Że nic mi tutaj kurde nie wyskakuje jak trzeba? Dobra, w takim razie. Jak nie można po dobroci? A właśnie, tutaj teraz ta. Dobra, teraz jest ok. Tak więc no. Zatrzymam na chwilę nagrywanie i jak wrócę do pulpitu, to wznowię je więc ze dwu. Kurde, do jasnej cholery! Znowu muszę w Tetrisa się bawić. Ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu, no.
I tak, o, dostałem nowe obrazki. Znaczy się, no, akurat to wiedziałem, że ta pierwsza gra robi, ponieważ testowałem ją na starej wirtualnej maszynie, którą musiałem usunąć, bo coś się zrąbała niestety. Tak więc, no, zobaczmy. Koniec jest bliski. Com Surrogate has stopped working. The end is nigh. Close the program. Okej, nawet nie mogę zobaczyć, co to za obrazek, ale z tego co widzę, to jest screen z gry, więc. Hell yeah. Idziemy dalej, druga część. Co może się złego stać? Co najwyżej ich kucyki mogą mnie przestraszyć. My little pony. Ja nie jestem broni. Hold shift to run. Kurde, chwila. Nie mam zbytnio głosu. Dobra, może być. Podgłośniłem sobie trochę. Wow, kurde, nie dość, że jeszcze kuce są, to jeszcze jakiś Skrillex. Tak więc no, mam nadzieję, że dobrze się bawicie, bo ja musiałem, kurde, nieźle kombinować z tymi sterownikami. Zajęło mi to może z 20 minut. Mimo tego, że pewnie widzieliście na zegarku, że godzina drastycznie się zmieniła. Nie zmieniła się! Kurde, jak te gry AX-y mają taki zarąbisty gameplay, po prostu idziesz w prawo, skaczesz, nie ma żadnych przeszkód, żadnego challenge'a i tylko czekasz na pieprzone straszaki. Spierdalaj! O tym właśnie mówiłem. O! O nie! Czyżby? No, niestety nie mam wyjścia, muszę spaść, ale wiecie co? Walić to, bo jestem buntownikiem i pierniczę zasady. Koleś git. Pierdoli zasady i nie jest frajerem. Jestem ciekaw, może zbuguje coś. Zgaduję, że tak, ale pewnie nie. I tylko wyjdę na głąba. W ogóle to ten. Dużo ludzi chciało, żebym zrobił odcinek Czas na gównianą creepypastę z. Pasty o tych całych gierach kucykowych, no nie te Luna Game czy coś. Szczerze mówiąc, czytałem je. I myślę, że to nie byłby zbyt dobry odcinek, ponieważ to tylko i wyłącznie opis tego, co się dzieje w samych grach, więc raczej zbytnio materiału z. Nie mam nic do pracowania z tym wszystkim, no nie. Wiecie, o co mi kurde chodzi, jakoś. Słowa wychodzą z moich ust, ale nie mieć sensu. Because fuck you. Tak więc no, no szczerze, no czytałem i to nic ciekawego. Nawet kurde, pobawić się nie można w rozwalanie tego, bo jest takie. O! Myślałem, że doszedłem na koniec świata i zahaczyłem moją niewidzialną ścianę, ale wygląda na to, że nie. O shit, przecież mogę biegać shiftem. Ale nic mi to nie pomaga, co to kurde ma być. Może odkryję jakiś tajemny Easter egg i wyjdzie jakiś kucyk z ekranu mojego kompa i kurde będzie. Ale bieda. No super. Chwila. Spróbuję podskoczyć. Tak jak trzeba. Chociaż wątpię, że nie, że uda mi się. No. Kurde, pieprzone zwolnienie. Rozwolnienie chyba, kurde. Co to komu ma taki bullet time pomagać, jak nawet platformówkować nie mogę. O, fuck, ja pierniczę. Myślałem, że jakiś easter egg będzie, ale oczywiście nie ma niczego, ponieważ to by wymagało, kurde, pomysłów i programowania, czyż nie? A widać, autor tej gry raczej zbytnio takowych nie miał. Bo wystarczy zobaczyć, na czym polega ta gra AX. Tylko biegasz, kurde, w jednym kierunku i czekasz na straszaki, jak tu już powiedziałem, ale to, kurde, każda gra.
właściwie znaczna większość może gier EXE opiera się właśnie na tym. Kurde, otworzyłem okno, ale tam jeżdżą na zewnątrz. Mam nadzieję, że mój mikrofon tego nie podłapie, ponieważ no. Ale zresztą pewnie podłapie. Chociaż mimo tego, że to jest ten mój nowy mikrofon, pewnie słyszycie, no nie? A jeszcze trzeba, kurde, eksperymenty na nim takie robić, że ja pierdiczę. Tak więc no, może trochę poopowiadam, co tam u mnie. Wczoraj ukończyłem dwie gry na Wii U. Ninja Gaiden 3, Razor's Edge oraz Pokken. W sensie no, Pokken to bijatyka, a bijatyk raczej ukończyć się nie da, ponieważ można się lać i lać, ile wlezie, no nie? Ale przynajmniej fabułę ukończyłem, o, w ten sposób powiem. Fajne gry. Ninja Gaiden jest trochę B, ponieważ ma swoje problemy z gameplayem. Moim zdaniem Sigma 1 i 2 były o wiele lepszymi częściami. Pokken jest całkiem spoko, wam powiem. No i co teraz się stanie? Tym bardziej dlatego, że Pokken jest zrobiony przez Namco, które no i ludzi, którzy są odpowiedzialni za Tekkena. Można tam też czasem easter eggi zobaczyć, animacje podobne do postaci Tekkenowych. Na przykład wiem, że You Died. Jakbym kurde nie wiedział. Na przykład wiem, że widziałem, że Gardevoir ma podobny cios do Jun Kazamy, czy tam Aski raczej. Jun też w sumie ma taki sam cios. Że trzymasz przód i wciskasz trójkąt i ona tak podchodzi, tak pięścią wybija w górę. To jest bardzo fajny cios, często go używam. Dobry do kombosowania, tak więc no, już to wszystko? Ja pierdzielę, te pieprzone Luny Gamesy mnie chyba wykończą. Jak kurde za każdym razem muszę kurde rebootować ten pieprzony, jak to się nazywa, Virtual Box tylko po to, żeby grać w dalsze gry, to ja dziękuję. End task, kurwo. Może go to process. End process. End process. Jezu Chryste, znowu muszę kurde. Dobra, ZW. Albo i nie ZW. Chwila, moment. No, teraz już wszystko działa. Cancel. Okej. Okay. Idziemy dalej, Luna Game 3. Akurat kiedy wcisnąłem zatrzymaj nagrywanie, to gra się wyłączyła, tak więc może nie muszę pierniczyć się z tym wszystkim. Ale widać, że to jest techniczne cudo, kurde sztuki. Co to, Donglinong? Country? W którą stronę mam iść? Te wybory! Te wybory, albo w lewo, albo w prawo. Pójdę teraz w lewo. Dlaczego? Bo kurde, w prawo mam już dość chodzenia. Oczywiście ekran się ściemnia, bo zrąbane gry AXE muszą kontynuować swoje zrąbaństwo. I kolejny Skrillex. Czy mi się zdaje, czy trochę taki dziwny. Pieprzony dubstep. Nie mam nic przeciwko dubstepowi, ale to nie jest coś, co bym posłuchał chętnie, jeżeli chodzi o muzykę. Chociaż nie wiem, parę tam nut dubstepowych albo dubstepopodobnych jest całkiem okej, okay, na przykład z Tekkena 7. W sumie Tekken 7 to soundtrack tej gry opiera się wyłącznie na, w większości na dubstepach. Ja pierniczę, ja kurde chcę w Tekkena 7 zagrać. Byłoby fajnie, ale myślę, że mi na PC-cie nie pójdzie. Chociaż kto wie, zawsze można sobie jakieś demo pobrać, jeżeli jest. Się zobaczy. I jeżeli będzie działać,
Dobra, muzyka już się zaczyna pierniczyć. To dopiero Skrillex zajebisty, nie? Ale dobra, jak... Dobrze, że przynajmniej mam rzeczy do obgadania, bo na serio... Inaczej ten odcinek chyba byłby trochę nudnawy, nie? Szczerze mówiąc jest, bo te gry są do niczego. Can you feel the sunshine mi jeszcze pójść, kurde, to by była wisienka na torcie. Ale can you feel the sunshine? Because I can't. Bo mi jest pochmurno. Oh fuck. Tak więc no. Co tam mogę gadać? Co to... Czuję się, jakbym robił let's play. W sumie PG versus gry krapowe EXE to jest let's play, tak jakby. Może kurde w końcu coś się stać? Zawiewa nudą! O! Nareszcie, ale kurde dalej mam... mogę grać. Ech. O. Zamknij ryj. Nie będę wpadał w dziury. Mimo tego, że jestem do dupy w platformówkach, to wiem, że jak wpadnie się do dziury, to się padnie. Fuck you. Chyba, że muszę wpaść do dziury. Nie wiem, czy mi się chce eksplorować tą grę, szczerze mówiąc, bo myślałem nad tym, żeby włączyć ją i pójść w prawo, jednak zważając na to, co tutaj się kurde dzieje, jak długo trzeba iść, żeby dojść do tego strasznego, w cudzysłowie, momentu, to już kurde wolę, szczerze mówiąc, pójść dalej i włączyć następną część, niż kurde pierniczyć się z tym samym. To co, teraz kurde będę cały czas ten... kółko chodził. O! Myślałem, że doszedłem na koniec świata po raz kolejny, ale widać, detekcja kolizji w tej grze jest mega zarąbista. Widzicie? Widzicie, kurde? Z platformy nawet nie mogę zejść normalnie, tylko muszę stojąc w rogu się pierniczyć. Kurde, to się robi już nudne. Chyba wpadnę do pierwszej lepszej dziury. Dobranoc! O wow! Ja pierdzielę, to się dzieje, jak wpadniesz do dziury w takim Marianie? W sumie I Hate You też było mniej więcej podobne. Co, na co się gapisz? O! Oh my god, coś się stało. Chwila. Ponieważ no, na OBS-ie przechwytywanie gry musi się zresetować, dobra. Wygląda na to, że wszystko jest ok. Czy chce mi się kurde pójść w prawo? Pewnie to będzie to samo. Wiecie co, walić to, zrobimy to. Ten odcinek musi być najdłuższy na świecie, więc... Tak. Chociaż może kto wie, może zrąbałem i teraz straszaki będą, nie? Dobra. Normalnie jak Just Jack Rabbit. Poza tą zarąbistą grywalnością i przeciwnikami, których tutaj nie ma. No i nie mówmy jeszcze o pistolecie i mnóstwie różnych amunicji. Kiedyś to pamiętam, że w sumie Just Jack Rabbit 2 to chyba była moja pierwsza gra na moim pierwszym PC-cie, którą ukończyłem, o ile dobrze pamiętam. Pamiętam, że miałem takiego kolegę, na tej samej ulicy mieszkał co ja. Chodziliśmy do tej samej klasy, oh my god, w podstawówce. Miał kody do cybermychy. Pamiętacie może jeszcze cybermychę? Jezu Chryste, jakie to jest stare. Tak czy owak tam... były kody na nieskończoną amunicję i tak dalej, na to, że nasze postacie mogły latać po planszy, ponieważ no, to są króliki, no nie? Jak latają, to im uszy się w śmigła zamieniają. No i fajnie było tak popierniczyć się z tym wszystkim. Nawet kurde edytor leveli był w tej grze. Tylko nie jakby to powiedzieć, nie kojarzyłem za bardzo, jak on działa. Wyszło na to, że no tam wiedziałem, że muszę tam dać jakiś start i oczywiście jakiś finish czy coś w tym stylu. Ale jak się klikało na finish, to cały kurde, cały level zakodowany był tak, że nieważne gdzie staniesz, to kurde będzie koniec planszy. Tak więc no kurde.
Speedrunnerzy to by mieli, kurde, ubaw niezły. Każdy by był, kurde, na takim levelu zarąbistym speedrunnerem, że tylko się zrespisz, już koniec gry. I przechodzisz dalej. Aż mi się herbaty chce napić. Cieszę się, że oni przynajmniej dali ten shift to run, bo gdyby nie to, to... ta gra byłaby jeszcze bardziej nudna. Tak więc no, jak tam u was, ludziska? Co tam u was słychać? Bo u mnie sam nie wiem. Trzymam strzałkę w prawo i shift. Nie wiem, po co, kurde, dali mi skok, szczerze mówiąc. Zamknij mordę! No, nareszcie straszne rzeczy się stały, ale widać, że to jest to samo, co wcześniej, więc, kurde, mogę uznać, że moja eksploracja zakończyła się sukcesem. No i szczerze mówiąc, nie oczekiwałem niczego zarąbistego. I? Zamknij mordę. Dobra, wygląda na to, że muszę do kolejnej dziury wpaść. Ech. Jestem plemnikiem. O, nowy straszak. Czyli jednak jest coś innego. Oh my god. Kurde, 5 minut życia zmarnowanego tylko po to, by zobaczyć jakiś inny obrazek. Spierdalaj, tobie też. Dobra. Wszystko jest git. No, to było marnotrawstwo czasu, czyż nie? Luna 4, dawaj. Zaskocz mnie czymś pozytywnym. Błagam. Ty nie masz najwięcej kilobajtów. To End ma najwięcej waży. Ale co mnie tam? Ach, kolejne nudy. Wow. Game... No kurde nie, Ben! Pojeb... Już to wszystko, serio? Włączę jeszcze raz, to nie może być wszystko. W jakiej kurde platformówce są obrażenia od spadania? Do jasnej cholery! To nie musiało tak się zrobić. Nie musiałeś umierać. Co? Ale teraz jesteś w moim świecie? O kurde, meteor! Dobra. O shit, nie, muszę spierdalać. Chociaż czy to w ogóle ma sens, i tak mnie ujebią, więc po co mam się starać? Dalej, Gajgas, zrób swoje. I tak wiem, że kurde, to jest jedna i ta sama sprawa, do jasnej cholery. Możesz uciec, jeśli chcesz, ale nie uciekniesz na długo. I nawet, kurde, co to ma być, kurde, za challenge zarąbisty, nie? Nieważne, jak bardzo biegnę i taka, nieważne. Ne! Jebać! Spieprzaj! O fuck! No przyznam, to jest całkiem fajne. Dobra, to pierwsze coś, co mnie zaskoczyło pozytywnie w tej grze, to... Lubię tak zgliczowane sprawy. Fajna rzecz, nie powiem. Szczególnie takie zgliczowane levele, bo tak naprawdę to jest to bardzo lubię niedokończone gry. Co jest raczej oczywiste, bo... No, nawet parę MLG zrobiłem na ten temat. Tak fajnie jest pomyśleć, w sensie się pozastanawiać, jak tam taka gra mogłaby wyglądać. Na przykład, gdyby została ukończona tak jak trzeba, tak jak była to zaplanowana pierwotnie, na przykład Resident Evil 2 albo 1,5, jak to ludzie mówią na niego.
ta wersja beta z Elzą, nie tą z Krainy Mrozu, tylko z inną. To jest całkiem koncept, który jest fascynujący, szczerze powiem. No kurde! Szkoda tylko, że nie każde gry nie można na każdy temat wyszukać takich fajnych spraw. O Jezu Chryste! Ta gra mnie wkurwia. Mogę coś otworzyć czy coś? Przyjdzieś dojść? W sumie też czasem jak takie beta wersje gier wyciekają, to fajnie jest się nimi pobawić. Dobra, nie ma tutaj nic chyba do roboty. Zaraz jeszcze trochę się poszlajam i jakby co to zmienię grę, bo tutaj kurde nic się nie dzieje. Chyba że ja mam się szlajać przez jakiś czas, dopóki mi nie, jakiś kuń nie wyjebie w mordę. Kuniu, kuniu, gdzie jesteś? Zaraz cię zwalę. To nie zabrzmiało zbyt dobrze. Co ty tam kurde do mnie mówisz? Mów normalnie, czy tam pisz normalnie, a nie jak jakiś kurde przedszkolak, który umie, uczy się dopiero liter alfabetu. Alfabetu Morsa. Dobra, chyba nie ma tutaj nic do roboty. Zamknij kurde ryj, jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia. To jest zarąbisty gameplay, nie? Wydaje mi się, że muszę tam na górę iść. Ale jak? I don't know! Ponieważ it's zjebane. Właśnie tutaj mi się wydaje, że mam iść. Tutaj ta góra, no nie? Mi się wydaje, że te białe to jakieś zamknięte drzwi czy coś. Ach, my fucking god. Ale tu przynajmniej skok się przydaje. Może mogę gdzieś tutaj przez coś... Zamknij ryj! Przez coś przejść? Kto wie? A? Czyżbyś mi tutaj kurde B napisał? You have met with a terrible fate, haven't you? Czy coś? Chętnie bym to rozszyfrował, gdybyś mi kurde nie migał. Chociaż wiesz co, walić ciebie. Nie ma nic, żadnych innych strzałek czy coś do sterowania? Komend? Okej, okay, fuck this, ludziska. You... Co ty tam mówisz? You? Spierdalaj, nawet nie chcę wiedzieć. Okej. Okay. Control Alt Delayed, prze państwa, Task Manager. Zgadnij co? End process. Ach. End process. Jest, udało się. Zaraz, tutaj trzeba odświeżyć, okej. Okay. The end is nigh, tak chyba... Pff, się nie zesraj. Dobra. Więc teraz... Ach, muszę się napić. Zobaczmy, czym to są te zasrane replaye. Jak ten kuc wygląda jak jakiś ninja. A? Nic się nie stało. Okej. Okay. W takim razie... zero. Później end. No i myślę, że jeżeli replay to samo, to raczej nic ciekawego się nie stanie. O mój Boże. Nie mogę się doczekać. O mój Boże. Jakieś kunie, o których nie mam zielonego pojęcia. Przynajmniej to kurde totalnie nie widać, że do siebie te sprite'y nie pasują, czyż nie? Nie, nie gadam z tobą. Wąchaj moje końskie pierdy. Przestań się do mnie tak obracać.
No dobra, nie mam wyjścia. Spacebar. Spacebar. Hello sister, it's your first day back in the kingdom. O, dziękuję za to, że nawet nie mogę przewijać sam dialogów. Go on, make some friends. Yeah! Znajdźmy przyjaciół! Ale i tak, jak mogę znaleźć przyjaciół w tak zjebanym miejscu, które jest puste? Walić przy... O! To ty, kurde, babeczki robisz? Hider princess, I'm sorry, I can't really talk right now, I'm co? Ty możesz pomóc mi poszukać moich książek. Co ja, kurde, jestem? Policja? Sama sobie znajdź. Oh, hello princess, I'm terribly sorry, but I simply do not have the time to chat. I need to have a set of wonderful, co? If you see any emerald... Kurde, czy wy, kurde, chcecie... Ja jestem jakimś koniem na posyłki, wy kurwy głupie. O, to ty robisz te babeczki. I ty często na screamerach jesteś w tej grze. O, hej, princess, mam extra special surprise. O Jezu Chryste, wy wszyscy tylko kurde czegoś chcecie. No, zajęte, jabłka daj mi. Kopa w dupę ci kurde dam. Nie jabłka. Nie no, trzeba przyznać, gra jak gra, ale przynajmniej tutaj mamy jakąś fabułę, przynajmniej coś do robienia. Mimo tego, że to te fetch questy są dupne, że ja pierniczę. Jeszcze kurde chcesz? No nie, to i to będzie cała gra, na serio? Pójdę stąd, walić to. A nie, nie mogę, przepraszam. Ale przynajmniej przyznam, ta Luna Game Zero, czy tam co, przynajmniej jakiś gameplay ma. Oczywiście zrąbany, ale zawsze jakiś. Jestem ciekaw, z czego ta muzyka została zerżnięta. Oczywiście, że z jakichś kuniowych spraw, ale jestem ciekaw, z jakich konkretnych kuniowych spraw. Mam nadzieję, że żaden creeper mnie nie zabije. Oh my god, powiedziałem coś o Minecrafcie. Tak, też trochę gram w Minecraft, ale kiedy ja ostatnio go włączałem, czy tam włączałem... Ups, sorry, odbiło mi się. Wow, umiem skakać. Kunie też umiał skakać, ale nie tak wysoko. Nie mówcie mi, że te wszystkie szmaragdy cholerne muszę znaleźć chaosu. Sonika do jasnej cholery wynajmij na to. Bo Sonik jest do wynajęcia. Ech. No, cieszyłem się, że jest trochę gameplayu, ale... Gameplay nudny jak cholera. Żadnych przeciwników, żadnych straszności. Chociaż w tych grach i tak nigdy żadnej straszności nie mam, ale hej. Zawsze można czegoś oczekiwać takiego. I później powiedzieć, że twoje oczekiwania nie zostały sprostane twoim oczekiwaniom dzięki tej grze. Fajne jest to, że ten 35 na 50 zlewa się z otoczeniem. Congratulations for making your game. Mam nadzieję, że przynajmniej jak zbiorę te gówna, to będę mógł... To mnie automatycznie gra przeteleportuje tam, gdzie trzeba, bo... Ech. No ty kurde, już wolę te zasrane soniki.exe, one przynajmniej krótkie były, ale do rzeczy wszystko się działo. Straszaki były, ale jeden po drugim, a nie kurde jeden po drugim w odstępie dziesięciodniowym. Jak mogę kurde teraz pójść te inne cholerstwa znaleźć? Nie, uciec stąd nie mogę, to jest moje purgatorium. Zbieranie pieprzonych klejnotów dla głupiego konia, który... Niby jest zajęty, a jedyne co robi to chodzi w lewo i w prawo. Chyba że... Jest! Udało się!
Ile mam? Nie widzę, bo kurde się zlewa. O, 46. Oczywiście, ostatniego mi brakuje. O, jakiś brudny. Jej! W końcu. Nareszcie coś strasznego będzie, mam nadzieję. Może przy odrobinie szczęścia zrobię kupę w majtki ze strachu. W co wątpię. Wow. Zdematerializował się teren. Czym ty kurde jesteś? Jakimś kuniem w zbroi? Masz skrzydła. O, tutaj jesteśmy. To teraz będą konie zombie? Hierd Pinkiepie mnie szuka. O, super, niech zgadnę, co będzie. Uwaga, spoilery. Rozpierdol pewnie ostateczny. O, tam jeszcze po chmurze jakaś chodzi. Cześć, różowa landryno. Ta. Party. Streamerzy będą. Zabiją? Będzie tak fajnie. Zabiją teraz. Już, kurde. Bo jak nie, to... Princess, are you feeling okay? Everything is okay. Are you okay, Annie? Co, zjadł tego kunia? But why? O! Będzie hamburger. It isn't over. It is over. Więc... Wezmę jeszcze raz. O! Wersja 6.6.6.0. To też. I to. I to. A to 0.6.6.6. Jakie to oryginalne. Włączmy jeszcze raz, bo może coś jeszcze będzie. Kurde, chyba 666 fagasów. Przeszłość nie może być zmieniona. No nie może. Chociaż powiedz to Martiemu z powrotu do przyszłości. Już to wszystko? Fuck you then, let's go to the end. Bo każde kurde zrąbane opowieści muszą się kiedyś skończyć. Kto wie, może ta gra przekona mnie do oglądania My Little Pony. Jeżeli tam takie straszne rzeczy się dzieją jak w tej grze i krew jest i odcinają sobie łby. Czemu nie? Włączasz się czy nie? A, zaraz. Mam nadzieję, że dwa razy nie włączyłem tej samej gry. To by było podwójne spooky scary skeletony. O. Ej, co się dzieje? Okej, dobra. Chwila, też... Czemu mi tutaj OBS tak dziwnie działa? Ten zakrywa ekran, gra, ale... Chwila. Przychwytywanie gry? A fuck this, do tej pory dobrze wszystko działało, to nie będę się pierniczył. Nie! Ja chcę uciec! A? Tak, dwa razy gra się włączyła. O mój Boże! Alt F4... Chwila, bo się zatkało! Control Alt Delete. Jezu Chryste! Ale wiecie, nie ma to... running, not responding, jeden jest. Nie, teraz trzy running. End task, kurwo!
Dzięki. Ta, end now, zamknij się. Jeszcze raz sprawdzę. Control, alt, delete. A walić to. Działa? Nie, nie działa. Ups, zawiesiła się mi chyba Zamknij ryj! No. Żeby wiedział motor, co się... O mój Boże, wyłączę to w cholerę, ta. ZW! Po raz kolejny. No i wróciliśmy. A? Nie, zamknij się, nie potrzebuję tego. Kurde, znowu w Tetrisa muszę się bawić. Sorry, ale tak już jestem. Dobra. Czas zakończyć to gówno. Mam nadzieję, że to teraz zadziała. Kto wie, co może się stać? Wyobraźnia jest naszym jedynym ograniczeniem. Ale zgaduję, że coś się zrąbie. Czemu, kurde? Chwila. A nie, wszystko jest git. Już myślałem, że coś się zrąbało jak zwykle. Nic dziwnego, że myślałem, że nie działa czy coś, bo to tak długo się włącza. Jej, kurde, Michael Jackson. No nie, no kolejny zarąbisty gameplay, nie, koniec i wszystko to samo. Jedyne co idziesz to w przód. O, muszę skoczyć. Czy na pewno chcę to zrobić, bo mnie zabiją po raz 666. O! Aż lewituję normalnie, tylko ogon mnie trzyma przy życiu. Aaaa! O, dobra. Już się przestraszyłem, że ta końcówka przyjdzie o wiele szybciej niż się spodziewałem. Idź, kurde, przestań! Czemu nie biegniesz? O. Jestem bardzo zmęczona. To trawę zjedz, albo ziemię. Po prostu się prześpię na chwilę. Czemu? I koniec, to było wszystko we śnie. Dawaj straszaka na klatę, kurde. O, jestem w peincie. Założę się, że też potrafiłbym taki level zrobić. Otworzyć painta, namalować krechę i proszę bardzo, enjoy! A mogę też biec tutaj, wow, już nie jestem zmęczony. Chyba mikrofon jednak nie bierze tego, co się dzieje za oknem. Nie podłapuje, całe szczęście. To nie ja byłam kuniem. I ja nie byłam słoniem. Co ja, kurde, gadam? Już nie wiem, co ja mam mówić. Takie, kurde, tutaj flaki z olejem są, że nawet... Może pierwszy raz w życiu flaki bym zjadł do końca. Chociaż szczerze mówiąc, ja tłustego mięsa nie lubię bardzo mocno. Wsadzę do ust i po prostu mam odruchy wymiotne. Chociaż no. Wow! Cóż to za wspaniały gameplay? Trzymam shift, lewo i góra. Wszystko teraz się może stać. Te wybuchy. Ten slow-mo. Te emocje. Jakby to powiedział Nienkryntyn Kryntynk. Co ja tu, kurde, painta mam zrobić, czy coś, spację wciskać? Nie chcę napierdzielać spacji, bo mam złe wspomnienia co do tego. Chciałbym pójść w prawo, ale boję się, że znów będę musiał odbywać tą samą drogę. Tylko po to, by dojść tam, gdzie byłem i dopiero później będę mógł, kurde, iść dalej. Walić to. O, fuck! Zarąbisty design. Idę sobie w lewo, nic się nie dzieje, a w prawo, o. Chcę buga. Czemu ja mam skrzydła, nie mogę latać?
To jest pytanie, na które potrzebuję odpowiedzi. Pobawimy się w Tetrisa. Tak jest straszny, kurwa, normalnie. Przestań pierdzieć do jasnej cholery. Nie chcę wąchać końskich pierdów. O, znowu jesteś zmęczona, bo shiftem nie możesz biegać. Niech zgadnę, teraz ktoś mnie zacznie gonić i mnie dogoni, ponieważ ja nie będę mógł biec, czyż nie? Ach. To jest takie fajne. Gry AXE są takie fajne i inwentylne. Czy jak to tam się mówi? Oryginalne, powiem, o. O! Nie! Błagam! Nie róbcie mi krzywdy! Jestem tylko niewinnym ku... O, widzicie, mówiłem, coś będzie mnie ścigać. I dobiegnie do mnie, ponieważ ja nie mogę biec. Nie! O! Czy mi się zdaje, czy ona tu zombie się stała? Chyba kości wystają jej z klaty i z dupy. Cthulhu! Czy Slenderman? Nie, to konie, ja pierdzielę. Mommy, are you there? Nie. To nie jest mommy, to jest śmierć. Help me! Nie mogę ci pomóc, muszę iść dalej, bo to jest przeznaczenie, bo to jest moje przeznaczenie ninja. O, nareszcie przyspieszyłem. Powinienem przyspieszyć tutaj? Trochę takie dziwne było. O, teraz skakać nie mogę, zarąbisty gameplay. Dziękuję, gro, za to, że odbierasz mi moją iluzję wyboru. Wow. Normalnie jak w Heavy Rain. Albo w Beyond Two Souls. Zamknij ryj! Co to za czarny kuń? Ta. Ach. Game over? W końcu błagam, niech to będzie game over. Ponieważ ja pierniczę. Czyżby? One moment, please. To jest koniec, nie? Wezmę jeszcze raz, włączę to. Może coś dodatkowego się stanie. Morda może jakaś wyskoczy w końcu. Kto wie? Nawet ja tego nie wiem. Uruchamiasz się czy nie? Hmm. Czy mi się zdaje, czy muzyka jest nieco inna? Ale walić to, wygląda na to, że nic ciekawego oczywiście się nie stało. Ech, czego tutaj się spodziewać? End process. Tak więc no. Jeszcze ten replay zobaczmy. Nie, zaraz. Zero replay chyba nie widzieliśmy. Zobaczę. A kurde, zapomniałem. Szkoda, że to się nie odświeża automatycznie, ale co zrobisz? I tak zresztą nic nie przegapiliście. Próbowałem tylko włączyć ten plik i nic się nie stało. Oh my god. Tak więc no. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o... Luny Game. To było zarąbiste doświadczenie, czyż nie? Myślę, że może jakieś 30 minut odcinka będzie. Ciężko mi powiedzieć, bo musiałem cały czas restartować wszystko. Zarąbiste programowanie, nie ma siusiaka. Tak więc no, co mnie nauczyła ta gra? Że wystarczy, kurde, wziąć jakieś postaci z kreskówki, dodać krew, straszaki i wszyscy będą mówić, że to jest takie zarąbiste. Wiecie, co ja mam do powiedzenia na ten temat?
I co, kurde? Luna Game? Chyba Sruna Gay! Dobra. To by było na tyle, szczerze powiem. To był PG, do następnego razu. Cześć.